W ubiegłym roku ukazał się debiut poetycki Aleksandry Dańczyszyn, zatytułowany po prostu Kochanie. Trzeba powiedzieć, że jest to książka poetycka daleko odbiegająca od współczesnych kanonów, tak to nazwijmy, poezji. Jest to poezja kobieca, ale w zupełnie innym wydaniu niż przyzwyczaiły nas do tego tak zwane wiodące ośrodki poetyckie, gdzie preferuje się określony sposób pisania. Poezja Dańczyszyn, przynajmniej w tej postaci, w jakiej jest ona zaprezentowana w tym tomiku, jest poezją na wskroś kobiecą, w takim, powiedziałbym, nieco tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Jest poezją sensualną, zmysłową, jest poezją o cielesności, o kobiecym ja nastawionym, nakierowanym na jakieś męskie ty. Przy czym nie jest to jakieś wyabstrahowane ty, a raczej jakieś właśnie ty konkretne, jeden określony adresat.